Słoneczny chłopiec, miodowy chłopiec, ale też refleksyjny chłopiec i zapracowany. Spytam go o wiele rzeczy, ale nie o to, czy wraca Ranczo. Moim gościem jest... Dzięki Bogu! Czarek Zak. Dziękuję ci za chłopca w każdym razie. Ale mam tu zastrzeżenie, że nie pytać o Ranczo. Daj Boże, nie daj Boże. Cześć Szymon. Cześć, cześć. Czarek, bo... Pierwsze pytanie dotyczy komuny, wiesz, bo wraca, będzie Gierek, znowu towarzysz Gierek wraca. Tak. Zagrasz w Gierku. Kiedy będzie premiera Gierka? Jakoś 20 stycznia czy coś takiego. No. Tak dostałem wiadomość. Czyli ja i tak nie mogę przyjść na premierę, więc nie zobaczę premiery. Ale tutaj nie zobaczysz, bo... W tym roku, znaczy w 22, jeżeli mówimy o tym roku. Tak. No to jest w 22 styczniu będzie premiera Gierka, jakoś po 20, konkretnie o 15 podejrzewam. Ale powiedz mi, nie przychodzisz... Nie, bo jestem zajęty, nie mogę przyjść, chociaż ja jestem bardzo ciekawy tego filmu, muszę ci powiedzieć, bo praca była fenomenalna z Michałem Węgrzynem, reżyserem, z którym pracowałem już przy 2 filmach i wydawało mi się, że scenariusz ciekawy, pomysł, żeby Misiek Koterski zagrał Gierka, to już arcyciekawy i jestem ciekawy tego efektu. Wiesz, ja tam gram tego Breżniewa, to była taka rola trochę oderwana od tego wszystkiego, więc tam się nie przejmowałem całą resztą i to jest epizod, to nie jest duża rola. Więc w tych scenach z Miśkiem Koterskim jakby nie pamiętam, co on tam robił, bo byłem skupiony tak na sobie i... Ale na pewno jest to ciekawy temat do zrobienia. Ja mimo wszystko uważam, że film o Gierku powinien powstać. Czy ten będzie dobry, czy zły? No mam nadzieję, że dobry. Ale czy on jest komedią, czy on jest serio? Nie wiem, bo ja mówię ci, że grałem epizod, więc nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że nie jest komedią. Jednak. Bo po zwiastunie można wysnuć taki wniosek, że to nie będzie komedia, tylko opowieść, jakaś opowieść o człowieku. No bo tak, bo to jest ciekawa sprawa, bo towarzysz Gierek ciągle budzi emocje. No są fani Gierka, wiesz. No tak, ja pamiętam często jeżdżąc taksówkami spotykałem właśnie, tam Gierek, że coś w tym Gierku jest takiego, wiesz, że... No ale wiesz, bo Gierek jednak mimo wszystko dał ludziom jakąś nadzieję wtedy. Mimo wszystko. Wiadomo, że ona była za pożyczki, tak? Co to za różnica? Dał ludzie się cieszyli, teraz też niektórzy dają ludziom nadzieję i oni też są wyznawcami. Czyli rozumiem, że za wiele lat o kim film powstanie. Dokładnie. I kogo ty byś wtedy zagrał? No jak to kogo? No, tego wysokiego i grubego. Rozumiem. Słuchaj, ale powiedz, bo jak zaproponowano ci rolę... Breżniewa grasz z którego okresu? Bo pamiętasz, że był ten taki... ostatniego. A, czyli ten okres, starego, kiedy miał problemy z saturacją. Tak. Pamiętasz to? Bo... Tak. Nie, to jest Breżniew już w tym ostatnim okresie, kiedy on już nie bardzo jarzył, był otoczony różnymi ludźmi, oni mu podtykali różne teksty do czytania i jest taka scena, kiedy rzeczywiście Gierek przyjeżdża do niego, żeby się tam poradzić w jakiejś kwestii. On chyba nie bardzo wie, co mu odpowiedział. W każdym razie Gierek zachwycony i wychodzi i tak dalej, i tak dalej. Nie, to jest ten późny Breżniew. Bo taki ten z problemami z oddychaniem. Tak. A jak, jeśli chodzi o charakteryzację, bo to... No, a widziałeś zdjęcie moje? Nie, nie widziałem właśnie twojego. Zrobiony jest fenomenalnie. Powiem ci, już nie pamiętam oczywiście nazwisk tych cudownych pań, które mnie zmieniły, ale wiem, że sprowadziły jakiś środek z Hollywood, słuchaj, który mi postarzał skórę, wiesz? I byłem... Ściągał? Wyglądał tak, naprawdę, na twarzy i miałem taką specjalną perukę zrobioną i moja mama się przeraziła, jak mnie zobaczyła, wiesz, powiedziała, Boże, co oni z ciebie zrobili, wyglądasz okropnie. No to dobrze, to wiedziałem, że to dobrze zrobione jest. Ale to jest piękne, że właśnie tylko w tym zawodzie jest wyglądasz okropnie. To jest dobrze. To dobrze. No. Słuchaj, bo ja pamiętam te krzaczaste brwi przede wszystkim. Były zrobione. I też bujna fryzura, prawda? Tak. To było wszystko zrobione i naprawdę to wyszło świetnie. To tu muszę powiedzieć, że to wyszło świetnie, co zresztą nie wiem. A słuchaj, no właśnie, bo jeśli chodzi o Miśka Koterskiego, no to wiesz, jest, no bo to jest ryzykowne. Znaczy no to był bardzo kontrowersyjny pomysł, no ale wiesz, może się okaże, że nagle Misiek Koterski, no wiem, że on się bardzo tam przejął do tej roli, przytył 18 kilo, też mi wyczyn. Ja przytyłem 30 kilo kiedyś. Ale się o tym porozmawiamy. Też o tym? O Jezu. Nie, to może nie. Słuchaj, no i wiem, że tam bardzo pracował dość długo nad tą rolą, więc jestem naprawdę ciekawy efektu. Słuchaj, natomiast tak, bo Breżniewa z ciebie robili, ale z kolei do roli Tadeusza Żakowskiego w recepturze to ty sam się zrobiłem. Tak? Tak. Tak, a to nie było trudne, wiesz, żeby Tadeusza Żakowskiego zrobić. Po prostu nic nie zrobiłem ze sobą i tylko zagrałem charakteryzacją wewnętrzną, jak mówił Zbigniew Zapasiewicz. Ale zapuściłeś brodę, tak? A, tak, brodę prawda, przypomniałeś, bo już nie pamiętam, wiesz, tej receptury. To jest właśnie fajne, właśnie, że... Tak, to już tyle czasu temu. Tak, brodę zapuściłem i nawet niektórzy powiedzieli, że dobrze mi w tej brodzie, no ale wiesz, nie mogę nosić brody cały czas, ponieważ no, gram różne role, wiesz, bardzo dużo gram, jak sam wiesz, i w teatrze i ostatnio zresztą ten worek filmowy się trochę rozsypał. Co mnie cieszy. Dobrze, prawda? Dobrze. Ja bardzo tęsknię do pracy w filmie, dlatego że ona jest o wiele łatwiejsza niż teatr. Ale jak to poczekaj, jest łatwiejsza, tak? No jest znacznie łatwiejsza, no co ty? No wiesz, w filmie to małpa zagra. Tak? Co? W filmie to małpa zagra. Małpa zagra w filmie. Ja nawet zagram w filmie. A grałeś kiedyś w filmie? No zagrałem w Killerze, no nikt tego nie pamięta. Nie pamiętam. Kogo grałeś? Nikt nie, no Mioducha, aspiranta. No. A to nie pamiętam. No tak. Musisz obejrzeć, bo to jest rola, która po prostu stworzyła kino. W którym Killerze? Pierwszym czy drugim? W pierwszym. I ja w drugim już było mniej. No. W Killerze, ale nie pamiętam. A wiem, jakiegoś barmana. Barmana. No wiesz, ty Mioducha, ja barmana. No myśmy się spotkali w Radio ZET. No. No ale twoja kariera filmowa się jednak rozwinęła bardziej. No słuchaj, no trudno, no ale twoja radiowa. Wiesz, ty, może ty lepiej mówisz niż wyglądasz. Niektórzy mówią, że nawet to nie. Nie przejmuj się, Szymon. Ja nigdy nie wyprowadziłem na prostą. No dobra, ale Czarek, właśnie opowiedz o tym worku filmowym. Nie, no za dużo nie mogę, wiesz, bo to są obostrzenia teraz, że tak nie można, ale rzeczywiście ja co jakiś czas dostaję jakieś propozycje filmowe. Wiesz, po Ranczo, o którym nie będziemy mówić, przez ileś lat nie dostawałem. I którego już nie ma, bo też przypomnijmy sobie, bo niektórzy twierdzą, że ciągle jest, tak? Nie, no bo ono jest niestety w powtórkach, wiesz. No tak. Niedawno miałem taką przygodę, że znany reżyser filmowy do mnie zadzwonił i powiedział, ma dla mnie świetną rolę, poważną, bo ja teraz zbieram głównie poważne role, bo są znacznie łatwiejsze do grania niż komedie. Ale wiesz, no nie mogę cię zatrudnić, bo przecież ty Ranczo kręcisz. I ja mu powiedziałem, przecież my ja Ranczo nie kręcimy już 6 lat. Jak to? Przecież ja co włączam telewizor, to jest Ranczo. Ja mówię, to są powtórki. Czyś ty oszalał? Naprawdę? Wiesz, ludzie nie mają pojęcia, że Ranczo się skończyło. No ale kto jak to, ale reżyser to chyba powinien wiedzieć, że... No powinien, ale nie wiedział. No, jak powtórka. Ja mu się nie dziwię, że on tak Ranczo nie ogląda, żeby codziennie. No. Powiedziałeś, że komedia jest trudniejsza, tak? No komedia jest znacznie trudniejsza. Słuchaj, no o wiele jest trudniej rozśmieszyć. Ty coś wiesz na ten temat. Rozśmieszyć widza naprawdę, w dobrym guście, niż go wzruszyć. O wiele trudniej. No i koniec, tu nie ma co się rozwodzić nad tym. W ogóle. Bo ja coś wiem na ten temat, po 36 latach grania głównie w komedii, wiem, że to jest bardzo trudny kawałek chleba, a wiesz, zagrałem rolę w Tajemnicy Twierdzy Szyfrów, takiego zauera, tak, gestapowca, poważną. Świetną. I to było po prostu jak pryszcz. To było takie proste, że hej. A wiesz, do dzisiaj mnie tam chwalą za to, nawet nagrody aktorskie dostałem za to. Ale wiesz, z nagrodami to wiesz jak jest, że czasami może lepiej ich nie dostawać, bo już ciebie nie będą obsadzać. A to może dlatego nie zagrałem, wiesz, po Ranczo w żadnym filmie, no. Ale Wiktora publiczności przestałem grać. No to tak jest, no. Oby tylko nagroda nie... No, oby tylko nagrody nie dali. To prawda, to prawda. Słuchaj, Czarek, bo właśnie o tym worku filmowym, bo teraz są te wszystkie obostrzenia, że nie dość tego, że pandemiczne, to nie możesz mówić o tym, czym grać. Nie mogę mówić, co tam się szykuje i tak dalej, bo mnie tam powieszą. No ale rzeczywiście zacząłem dostawać, to nie są główne role oczywiście, natomiast zacząłem dostawać propozycje ról mniejszych, ale ciekawych, a dużo też odrzucam, wiesz, które są takim pokłosiem właśnie Rancza albo Miodowych Lat, to odrzucam, wiesz, bo już mnie to nie interesuje. Już nie chce mi się grać tego samego. Natomiast jak coś widzę, że jest jakiś potencjał do zrobienia jakiejś ciekawej roli, to biorę. Słuchaj, no właśnie... Na przykład Breżniew był takim potencjałem. Dokładnie. No. I też muszę ci powiedzieć, że brwi Breżniewa zagrały też w filmie Dawid i Elfy. Dlatego, że bardziej siwe. Posiwione. Tak. O właśnie, w Dawid i Elfy też zagrałem, bo to uważałem, że to jest bardzo ciekawy scenariusz. Tam świąteczny i tam te historie o miłości, że to wartość jest i tak dalej, no bo jest wartość. Ale wiesz, Mikołaja nigdy nie grałem, więc pomyślałem sobie, a dlaczego mam nie zagrać Mikołaja? Też mnie świetnie zrobiono, moja mama też mnie nie poznała w ogóle. Powiedziała, co ty mnie z starego dziada pokazujesz? Bo jej zdjęcie pokazałem swoje. I też się bardzo miło pracowało. Zresztą, wiesz, jak mi donosi Netflix teraz, że to jakiś gigantyczny sukces na świecie. Tak, to jest niewiarygodna sprawa, bo to już to, że w ogóle ja, mój ci, nastroszony trochę zacząłem oglądać tę komedię, myślę sobie, dobra, polski film, Boże Narodzenie, wiadomo, dzyń, dzyń, dzyń i ten Mikołaj pewnie będzie ho, 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 wiadomo, wiesz, bo ja w reklamach zawsze robiłem ho, 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 ho jako święty Mikołaj. I wiesz, jak wyjść poza to ho, ho, ho. A tu nagle się okazuje, że to jest tam, nie wiem, był 4., 7., 10. w ogóle w tam rankingu, więc wiesz, no zaraz będziecie... Tak, i to globalnie, wiesz. Globalnie. Globalnie, to nie czyli to, że w Europie. Ekwador, w Gwatemali oszalali. Ja czekam na telefon z Gwatemali, wiesz. Że nagle tam, jeżeli chodzi o Mikołaja, to że z Polski przyjedzie Mikołaj. Także słuchajcie, ja wiem, że to już trochę późno, ale już na przyszły rok to absolutnie polecamy film Dawid i Elfy. Natomiast słuchaj, właśnie, jak wyjść, Czarek, poza takie ho, ho, ho? No bo wiesz, bo jednak jak sobie myślisz o Mikołaju, no to wiadomo, będzie brzuszek i ho, 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 ho i leci. Co zrobić, żeby go zrobić inaczej? No wiesz, ja przeczytałem scenariusz i stwierdziłem, że tam jest potencjał, żeby zrobić normalnego faceta. Żeby zagrać normalnego faceta. Zaproponowałem, że Mikołaj musi palić cygaro, bo to jest facet, który się generalnie nudzi, bo on tylko jest zajęty 2 tygodnie w roku, rozumiesz? A tak to siedzi w fotelu bujanym i pali cygaro. Strasznie mi się spodobało, że mój Mikołaj ma żonę. Cudowną, no właśnie, Monikę tam jest Krzywkowską. Jakiś taki, no, wiadomo, to film dla dzieci, ale tam nawet kolana są pokazane. Są kolana, tak, i nawet ręka na kolanie. Jest ręka na kolanie. A potem była ręka, ale to wycięli niestety. Czyli już nie święty, ręka dalej była. Była ręka, była dalej, ale wiesz, to wycięto. Nie, no nie mogę ci powiedzieć. Ale ty już sam sobie to zagrałeś dla przyjemności. Dla przyjemności, myślałem, że to wejdzie. Monika się zgodziła, ale to wycięto jednak, bo stwierdzono, że no dobra, ale jednak te dzieci tam coś, że ten Mikołaj, no już bez przesady, ale wiesz, słyszałem, że chyba piszą drugą część, więc ja może to jeszcze przemycę. Czyli na przyszły rok. Rękę, tak. Nie wiem, czy na przyszły, czy na za 2 lata, to już nie wnikam. Wiem, że tam są jakieś prace, że tu sukces globalny, więc trzeba od razu kuć żelazo, póki gorące. I wtedy będzie Dawid i Elfy 2 i moja ręka. Powrót, i wtedy będzie... Ja bym chciał tę rękę tam przemycić, wiesz. Że coraz dalej, a potem już będzie taki po 22. Wiesz, potem kawał sukinsyna, wiesz, z tego Mikołaja. Zresztą był taki, pamiętasz, taki amerykański film, był Zły Mikołaj. Zły Mikołaj, tak, bardzo fajny. Przez Norton Borton. Coś takiego, dobry aktor taki, bardzo fajnie to zagrał. I taki rzeczywiście złego. No dobra, ale ten twój nie jest zły. Natomiast ma jedną fajną rzecz, mianowicie wszystkich pogląda przez lunetę, prawda? I ma taki wgląd jakby... No to taki polski Mikołaj, wiesz, my lubimy podglądać. Czyli właśnie, wiesz, taki Pegasus trochę, tak? Czyli gość, wiesz, który ma dostęp... Tak. Taki, wiesz, marzenie Kamińskiego, wiesz, i Wąsika. No dobrze, ale tak powiedz mi, tak szczerze, teraz powiedz sobie, Czarek, że masz taką możliwość, masz lunetę i możesz sobie podejrzeć. W danym momencie, teraz na przykład, kogo byś chciał zobaczyć? Nie, ale wiesz co, ja jestem daleki od podglądania. Nie chciałbym? Nie chciałbym, nie. W ogóle mnie to jakoś nie... Co robi teraz Katarzyna Żak na przykład? Nie, w domu została, wiesz, ja przyjechałem do ciebie, ona została w domu. Ale co ona tam robi? Nie, bo jeszcze bym się dowiedział. Po co? Ty byś chciał dowiedzieć, co robi Magda? Nie, bo byś się dowiedział i po co ci ta wiedza? Niczego ci nie jest potrzebna ta wiedza. Potem byś musiał myśleć na ten temat, a po co, a co ona robi, a dlaczego, a z kim i dlaczego ta ręka, a propos ręka, wiesz. A tam właśnie święty Mikołaj, ja tu, a tam święty Mikołaj. No i po co? Spóźniony już po kolędzie. Lepiej nie wiedzieć. Też mi się tam podoba w filmie, to absolutnie wszystkim polecam obejrzenie tego filmu, że zastanawia się święty Mikołaj nad powrotem Rusk. Że trzeba by chyba wrócić do produkowania, chociaż to kontrowersyjne. Wprawdzie to kontrowersyjny pomysł, ale jednak może, bo nie, ale wiesz co, to jest też przesłanie, że ludzie nie są tacy różowi, i że tacy wspaniali, że jednak tam jest parę przesłań w tym filmie, dlatego też zagrałem w tym filmie, bo jest naprawdę przyzwoicie napisane. Fajnie. A powiedz mi, czy ty kiedykolwiek się przebierałeś za świętego Mikołaja? Nie. Tak, dla użytku domowego? Dzieci moich? Nie. Tak. Nigdy? Wiesz, że nigdy. Nie pamiętam, żebym miał coś takiego. Zawsze te dzieci znajdowały moje te prezenty pod poduszką chyba, bo u nas było, że pod poduszką. Ale że święty Mikołaj był, ja rano musiałem się tłumaczyć, wiesz, że był, rozmawiałem z nim, ale strasznie się śpieszył, bo tyle dzieci w tym bloku mieszkało, że hej. Słuchaj, ja zawsze się przebieram. Przebierałeś się? Zawsze. I robię to od lat. I chyba dlatego, wiesz, że ja po prostu jednak... Ale jak to przebierasz? Mówisz w czasie teraźniejszym? Teraz też się przebierasz? No cały czas, tak. No moje dzieci chcą, mimo że mają po 28 lat. No już wszyscy twierdzą, że... No tak, no i wiesz, ja na czym bazuję. Ho, ho, ho. Poza tym zawsze jest śmiech, że ja nie mam brzuszka. No wiadomo, no ho, ho, ho. Ale ty jako, wiesz, dobry aktor, nie jesteś sobie w stanie na to pozwolić, na odwolenie, może to chodzi o to. Znowu mam to dobre. A zmieniasz trochę głos? No trochę tam, ho, 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 kto był grzeczny, no wiesz, to niestety jest. Ale rózga, nigdy nie było rózgi, nie? Nie, rózgi nie było. Nie, wiesz, kiedy się zastanawiałem, czy by tam komuś w rodzinie nie dać, ale zawsze jakoś w ostatniej... Nawet już miałem raz spakowaną, wiesz? Nie. Naprawdę, ale pomyślałem sobie, nie, jednak jednak prezent, ciuchcia. Słuchaj, a co dostałeś najpiękniejszego w młodości? Bo ja pamiętam, słuchaj, no właśnie, w PRL-u dostałem taką lokomotywę czerwoną węgierską, która sama jeździła po pokoju. To jej, było moje marzenie. Samochodzik, który nie spadał ze stołu. Jeździł i dojeżdżał i tam była taka wajcha i powodowała, że on się cofał i nie spadał ze stołu. A ja lokomotywę, ona tak się zatrzymywała co metr, tak dzwoniła i dalej jechała. To pamiętam. Masz ją gdzieś cały czas? Nie, nie mam jej. Nie mam, właśnie jakoś ona zginęła. Ale to pamiętam. Zobacz, to zapamiętałem z dzieciństwa. Lokomotywę węgierską. Nie wiem dlaczego węgierską, bo chyba mama moja się strasznie chwaliła, że ona zagraniczny prezent. No ja wiem, no, byle był nie polski, to już wystarczyło. To już był początek lat 70., wiesz, więc to zagraniczny prezent. No więc ja miałem zabawki też nerdowskie, to już mi się wydawało, że prawie niemieckie, no i radzieckie. Pociąg, taką miałeś kolejkę? Oczywiście, że tak. Ja miałem tetetkę. No to przecież... No tak. Słuchaj, Czarek, bo ja chciałem, wiesz co, o teatrze porozmawiać. Powiedz mi... czy pamiętasz swoje pierwsze wyjście przed widownię po tak zwanej pandemicznej przerwie? No tak, to wiesz co, ja w czasie pandemii tej pierwszej, powiedzmy, co wszystko było pozamykane, miałem próby, zrobiłem Dziewczynę z pociągu w Och Teatrze, reżyserowałem i tam grałem i myśmy mieli wtedy próby i taki zamknięty pokaz, no bo nie można było oficjalnie zrobić przedstawienia, zamknięty pokaz dla tam takich znajomych i tak dalej. No to było moje pierwsze wyjście, a później kolejne, ale wiesz, to nie zrobiło na mnie wrażenia. Nie? Może dlatego, że wiesz, ja mówią, dużo gra, że zrobiło? Tak, wszyscy mówią, że to taki, wiesz, dziwny, że niektórzy nie byli w stanie jakoś znaleźć sobie miejsca, że ludzie w maseczkach. Nie, tam ja byłem w stanie. Wiesz co, bo ja może dużo gram. Ja gram 200 spektakli w roku. To jest dużo. Więc ta przerwa taka... Jak Rolling Stonesi koncertu. Trochę tak. Trochę tak. No ale mam zamiar hamować, bo wiesz, no nie wytrzymam, żeby tyle grać. Już trzeba się cieszyć, rozumiesz, dojrzałym wiekiem, a nie grać w teatrze. Daj ty spokój. To jest trudny kawałek chleba. Nie mów tego, bo jeszcze wiesz, ktoś to usłyszy. No to co? Ale ty jeszcze... Słucha. Radio jest od tego, żeby go słuchać. Ale mi się podoba, wiesz, bo z reguły ludzie jakoś tak nie mówią. Znaczy, ludzie z reguły tak mówią, że bo kariera to jest coś takiego, że wydaje się, że się powinno, wiesz, trzymać wiesz, z zębami i paznokciami i żeby tego nie puścić, a ty jawnie mówisz o tym, że chcesz zaraz skończyć. Znaczy, tak, za 10 lat. Równo. I to jest cały czas te 10 lat? Tak. No, I od kiedy się zaczęło to 10 lat? Kończenie. Od rok temu. Haha, dobrze, czyli już 9, tak? Tak. Nie, no naprawdę, dlatego, że ja chcę być bardzo wesołym, zdrowym emerytem, a i niepracującym. Wiesz, ja nie wiem, co będzie za 10 lat w tym kraju. Nie wiem, czy mnie będzie stać, żeby być wesołym, niepracującym emerytem. Natomiast taki mam plan. Nie chcę pracować do końca życia. A już nie mówmy o tym, bo ja o tym ciągle mówię. Wiem, ale dobra, nie, bo Czarek, bo tak się zastanawiam, dobra, czyli jak za 9 lat tu się spotkamy, to po prostu powiesz, dobra. Ja powiem, jeszcze tak, 17:45, koniec. Jedna propozycja, tak. Dziękuję bardzo. I jadę na ryby, rozumiesz, na Mazury. Koniec. I mnie to nie interesuje. Ale powiedz sobie o tym teatrze. No właśnie, czyli ty nie miałeś... Bo wiesz, bo wszyscy opadają o takim szoku, że to nagle po paru miesiącach otwieramy, siedzą ludzie w maskach, jak to odbierać, wiesz, połowa twarzy. No nic? Tak, no połowa twarzy i tak dalej, wiesz, reakcje były. No co to jest połowa twarzy? No Czarek, to jest połowa mniej jakby reakcji. Nie, dlatego, że pod maską słychać śmiech. Spod maski, więc ja słyszałem. No zduszony, no trochę tak, ale wiesz co, jak tak zbytnio nie słucham publiczności. Ja tylko wiesz, przez pierwsze 5-7 minut słucham publiczności, jak oni reagują i co to za ludzie przyszli. Wiesz, mam takie już wyczucie. Dobrze, jesteś w stanie na przykład, że gdyby ci wyciemniono salę i na przykład byś słuchał publiczności, no to wtedy oni by cię nie widzieli, to jesteś w stanie rozpoznać... Co to za ludzie przyszli, wiesz? No dobra, do jakiego stopnia są inteligentni i będą łapać żarty i które żarty. Jestem w stanie to wyczuć. Tak? Tak. Ty też to masz, podejrzewam. No, grasz w Ochu przecież swoje przedstawienie, więc też wyczuwasz publiczność. Jestem przekonany, że wyczuwasz, bo dużo grasz. Wiesz, bo tego się nabiera, to nie było zawsze. ale tego się nabiera z doświadczeniem. No i wczoraj byłem na Słonecznych Chłopcach i jaka była publiczność? Znaczy, ja wiem, że ona była inteligentna, super, bo ja byłem tam i już podniosłem jakby... Trochę poszło w górę. Poszło w górę, tak. A już twoja żona to już w ogóle bardzo... Ale to ona zawsze zawyża, no. Tak, tak, było. I średnią urodową też bardzo, wiesz, tak, zawsze. To słyszałem właśnie. Janek mi mówił właśnie za kulisami, że słuchaj, tam jest taka dziewczyna jedna, która tak błyszczy i taki blask. Ja też tak mrużyłem oczy przy niektórych scenach. Ale słuchaj, porozmawiajmy o Słonecznych Chłopcach, bo to jest klasyk, to jest no taki, jak to nazwać, no evergreen, coś takiego. I powiedz mi, czy było wiadomo od lat, że ty i Artur Barciś zagracie Słonecznych Chłopców? Taki był plan już z Arturem, bo przecież my gramy w dwóch przedstawieniach, tak, i już od lat mówiliśmy, a wiesz, na starość to zagramy Słonecznych Chłopców. Nie wiedzieliśmy, że ta starość przyjdzie tak szybko. Kto was skazał trochę... na tę starość? Krystyna Janda, tak? Krystyna Janda wymyśliła Słonecznych Chłopców, żeby rzeczywiście to grać w Ochu. Ja trochę na początku byłem sceptycznie nastawiony, bo uważam, że my jesteśmy jeszcze za młodzi do grania tego tekstu. Ale wiesz co, po pierwszych reakcjach i po tym, jak Marcin Hycnar to zrobił, zresztą tutaj wielki ukłon w stronę Marcina Hycnara, reżysera, który naprawdę fenomenalnie to wyreżyserował i powiem ci, że dawno mnie nikt tak nie przetarzał po scenie artystycznie jak Marcin Hycnar. Ja szukałem takiego reżysera i chciałem z kimś takim popracować. On świetnie pracuje z aktorem, ponieważ sam jest aktorem znakomitym zresztą i wie, i jak rozmawiać z aktorem, jak z niego wyciągać różne ciekawe rzeczy. No jak on z ciebie wyciągnął... Wyciągnął normalnie. Znaczy, tak, ten taki jest przepiękny gest, że starsi ludzie czasami mają taki niepokój w ustach. To se sam wyciągnąłem akurat. To czerpałeś z siebie, to tak? Z siebie, tak. Przecież tam jest problem z biodrem, wiesz. Ja to tak patrzę po mojej rodzinie, wiesz. Nie, ale... Ale to są akurat drobiazgi. Natomiast wiesz, to, żeby zbudować taką postać takiego aktora zgorzkniałego, już zapomnianego, któremu nagle się trafia taki powrót, wiesz, do show biznesu, niestety ze swoim nielubianym przyjacielem, to jest trudna rola. Ciekawa, bardzo trudna. Zresztą Neil Simon, autor tego spektaklu, tego tekstu, wiedział, co pisze. To jest drugi tekst Neila Simona, w który gramy. Zresztą z Arturem gramy również Dziwną Parę. Dziwna Para, tak. Dziwna Para, którą gramy, już kończymy teraz w styczniu po 13 latach grania. To przedstawienie i to też jest świetnie napisane. Wiesz, to są takie partytury dla aktorów do grania, bardzo aktorskie przedstawienia. I Słoneczni Chłopcy też są takie, zresztą sam przyznałeś, że to jest takie bardzo aktorskie przedstawienie. Wcale tak, nie inscenizacja, nie, no, ale takie o żywych ludziach. O żywych, tak, i wzrusza, i śmieszy. Natomiast powiedz mi, na ile jakby czerpiesz... No bo to jest coś takiego, że trudno nie przeglądać się samemu w tej roli. Czy w tobie jest na przykład czasami jakieś takie zgorzknienie? Oczywiście, no co ty, ja jestem bardzo zgorzkniałym facetem. Ty znasz dobrych aktorów komediowych, którzy nie są zgorzkniali? Nie znasz. Powiedz, że nie znasz. Nie znam. Naprawdę. Ja uważam, że to jest normalne u aktorów komediowych, że oni są generalnie w życiu, no nie chcę powiedzieć, że to są smutasy, ale to są ludzie dość poważni. Co ich gniecie? Nie, nic ich nie gniecie. To są tacy ludzie. Oni po prostu uprawiają zawód, wiedzą, jakich środków użyć, żeby rozśmieszyć publiczność, ale nie siebie. Rozumiesz? Ale no to dobrze, ale jak jesteś w takiej fazie, kiedy rozśmieszasz publiczność i czujesz, że to żre, to też sam siebie trochę nie rozśmieszasz, czy nie? No, zdarzają się takie sytuacje, jak się zgotuje czymś na scenie. Rozumiesz, coś mnie zgotuje, no to ja zresztą uwielbiam się zgotować. Jak z Krystyną Jandą gramy w przedstawieniu i coś nas zgotuje, a ona jest czajnikiem potwornym. Ja zresztą też. Czajnik, czyli? Czajnik, czyli taki ktoś, kto się... śmieje, no, znaczy śmieje się już prywatnie, bo to się śmieszyło w takich sytuacjach scenicznych, wiesz. A publiczność to kocha, wiesz, publiczność to uwielbia, szczególnie w komedii. No trudno, żeby w Hamlecie czy w Macbecie nagle aktor się potwornie roześmiał, bo to trochę to jest plama. Ale w komedii tak. Ważne jest, żeby publiczność wiedziała, na jaki temat aktor się roześmiał, wiesz, bo inaczej to jest żenujące, że się aktorzy śmieją, a publiczność nic. No wiadomo, ale podobno Krystyna Janda nie zawsze lubi niespodzianki. Słyszałem jakieś takiej w Marii Kalas bardzo właśnie, że chcieliście zrobić jej niespodziankę i nie wyszło. No tak, no, ale to, wiesz, Maria Kalas to był tekst, który ją bardzo dużo kosztował i może akurat to nie był ten wieczór, w którym ona miała takie gigantyczne poczucie humoru, które ma zresztą. Więc chyba tak do końca nie odebrała naszego żartu, a może myśmy coś źle wymyślili. Ale opowiedz o tym, bo to fajne, bo to było tak, że... Wiesz co, ja grałem w prapremierze Marii Kalas w Teatrze Powszechnym lata temu, a teraz w Och Teatrze tę moją rolę grał Michał Zieliński. No i wymyśliliśmy, że na 100. przedstawienie... I jeszcze grał akompaniatora Wojtek Borkowski tam w Teatrze Powszechnym, a tutaj Mateusz Dębski gra tu, w Och Teatrze. I wymyśliliśmy, że na 100. przedstawienie zrobimy żart Krystynie Jandzie i zamienimy się tymi rolami, czyli ja wejdę za Michała Zielińskiego, a Wojtek Borkowski za Mateusza Dębskiego. No i że się poukrywaliśmy się wszędzie, gdzie się tylko dało. A ona cały czas świadoma, że wyjdzie Michał i że wy tak. I nagle ona mnie zobaczyła, zrobiła wielkie oczy i już coś ja już zauważyłem, że oj, chyba trzeba nie do końca, uciekać. Oj, ale no wiesz, trzeba było też odegrać swoją scenkę. Ja wiem, o Jezu. Więc, no ale nie, no ona ma poczucie humoru, więc bez przesady. Ale chyba nie osiągnęliśmy tego efektu, który chcieliśmy osiągnąć, wiesz? I Wojtek Borkowski tam za klawiszami i ja, no tak był fajny wieczór, napiliśmy się wódki i pojechaliśmy do domu. No i... Wiesz, czyli było gorzej, jak mi się wydaje. Czarek nie może teraz powiedzieć, bo szefowa Och Teatru... Słucha Radia ZET. Słuchaj, właśnie, Czarku, a powiedz, słuchaj, bo ostatnio reżyserujesz dużo w teatrze i powiedz mi, jak taka, wiesz, no, znaczy to... Jezu. Jaka różnica? No właśnie, ale czy... Gigantyczna. Chcę ci powiedzieć. Wiesz, moja przygoda z reżyserią zaczęła się rzeczywiście w 2012 roku. To Krystyna Janda mnie zmusiła do tego, żeby wyreżyserować Trzeba zabić starszą panią z Barbarą Kraftówną. Ja na początku się opierałem, bo nigdy nie myślałem o reżyserii. Chcesz zabijać starszej pani. Dlaczego? Tak, bo szkoda mi starszej pani. Ale nie, potem się zdecydowałem. Wiesz... I to rzeczywiście jest przygoda, bo to nie można tego porównać z aktorstwem kompletnie, reżyserowanie. Nie można, bo tu trzeba ogarnąć jednak wszystko dookoła, wiesz. To jest trochę matematyka, no bo wiesz, tak jakby wszystko... Ale bardzo też i psychologia, i socjotechnika, wiesz, bo z tą 4 czy 6 aktorów trzeba z każdym inaczej pracować. Każdemu trzeba dawać jakiś inny rodzaj uwag, żeby ich nie obrazić, żeby nie dotknąć. A wiesz, ja też gram w tych przedstawieniach. No, Czarek, ale wiemy, że ty jesteś dosyć szczery, prawda? Tak, czy nie ma z tym problemu? Nie, jest. Czasami są problemy, ale uważam, że w sztuce trzeba być szczerym. Znaczy w sztuce nie ma udawania. No ale też z jednej strony mówisz, że z aktorami trzeba delikatnie, bo są tacy, któremu powiesz na przykład, że dziś źle. Jak przekraczają już pewną granicę złego grania, to ja im to mówię, że są po prostu... Do dupy. Jak to mówisz? Do dupy, tak? Do dupy są, źle grają po prostu. I jak jesteś w stanie to do dupy miło powiedzieć, żeby nie zabrzmiało tak strasznie, że... Nie, do dupy to jest miło. Do dupy to jest miło. Ja grałem do dupy, Szymon. Ale wiesz, tak w kategorii do dupy... Nie, bo ty dopiero miałeś ile premier w życiu w teatrze? Jedną czy dwie? Dwie miałeś, no to jest słaba, a ja miałem już 60. Więc wiesz, potem byś się przekonał... Ty wolałeś słyszeć, jak ci wprost mówi reżyser na przykład... Że jest źle, że jest niedobrze, że jest w złym guście i do dupy. I to było delikatnie. Bo też słyszałem parę razy gorzej, ale już nie w stosunku do własnej osoby. Na szczęście. Miałem takie szczęście. No jak na przykład słyszałeś? Nie, nie mogę. Okej, że tu aż nawet radio... Dobrze. Tak, no bo w radio, żeby tak na całą Polskę poszło, jak my się do siebie odzywamy w teatrze. Nie, ale to trzeba mieć naprawdę twardą rękę i być konsekwentnym i wiedzieć, czego się chce. Mówię teraz o reżyserii. No właśnie, a co z tego lubisz? Czy to da się tak, że potem jakby masz rzeczywiście, czujesz się takim demiurgiem, takim trochę, wiesz, dyrygentem, wiesz, trochę że nagle wypuszczasz to i że to wiesz, sobie trzeba ogarnąć nie tylko aktorów, ale i scenografię, i muzykę. Trzeba stworzyć. To stwarzanie świata jest najbardziej ciekawe. Najciekawsze. To stwarzanie świata. Że nagle w Dziewczynie z pociągu, nagle zobaczyłem inny świat. Zobaczyłem, ludzie mówią mi o tym, że wiesz, bo tam jest dużo retrospekcji, trzeba się cofać, żeby opowiedzieć sobie historię i dowiedzieć się, kto zabił, bo to kryminał. Zapraszam Państwa. Zresztą gramy jakoś w styczniu i w lutym i w marcu. Tam trzeba... I Słonecznych Chłopców też. I Słonecznych Chłopców też w Och Teatrze. Tam na stronie jest napisane, kiedy gramy. Więc to stwarzanie świata jest najbardziej mnie kręci z tego wszystkiego. No dobrze, ale sobie właśnie, bo tu ja chcę wrócić do naszego doświadczenia, bo pomagałeś mi, można to powiedzieć, reżyserowałeś mój monolog Mamin Szymka i jak się pracuje, ale teraz nie, dobra, bo to ja wiem, że nie chciałbym w ogóle o sobie, ale bardziej o zderzeniu ciebie jako, no wiesz, aktora, artysty z tyloletnim doświadczeniem, z takim w sumie no jakby amatorem. Jak się z kimś takim jak ja pracuję? Bo ja powiem ze swojej strony, a ty powiedz ze swojej strony, jak to wygląda. Ale wiesz, nie było dla mnie różnicy. Ja nie traktowałem ciebie jako amatora i też chyba nikt tak nie powinien traktować. Ja widziałem gdzieś tam potencjał, ty się bardzo utożsamiałeś z tym tekstem, co było najistotniejsze. Tak. O to chodzi. I to, co było najistotniejsze i wiedziałem, że jesteś prawdziwy. I tak sobie pomyślałem, nie wolno ci, nie daj Boże, przeszkadzać. Ja ci właściwie tylko tam pomagałem trochę technicznie. Rozumiesz, tu szybciej, tu wolniej, żeby nie zanudzić widza. Tak, ja pamiętam, że co jeszcze mi mówiłeś bardzo fajnego, to że zauważyłeś takie rzeczy... Takie dla mnie ciekawe, na przykład, żeby coś nie było drwiną na przykład i nie przekroczyło jakiejś granicy, ponieważ ja opowiadam o swojej nieżyjącej mamie. Otóż to. I dosyć jest to delikatny temat, żeby nie zabrzmiało coś jak oskarżenie na przykład, to pamiętam. Bo bardzo. Tam czasami tak, no, wbrew pozorom miałeś jakieś pretensje do mamy o coś. Tak, mówiłeś, że a to kazała ci to nosić, albo tam pójść i tak dalej. Ale jednak to nie powinno przekroczyć jakiejś takiej granicy dobrego smaku i twoich stosunków z mamą, którą przecież kochałeś i tak dalej. Więc jak pierwszy raz przeczytałem ten tekst, czy to usłyszałem, zdaje się, w garderobie, bo próby, proszę Państwa, odbywały się w garderobie. Tak, to było tak, że Czarek siedział i ja tak a Szymon mówił tekst, którego nie umiał zresztą do końca. Powiedział, a wiesz, tutaj ja coś tak jeszcze powiem, tam coś. Ale Czarek, ja do dziś mam z tym problem. Tak? Nie mówisz całego? Nie, ja zawsze trochę zmieniam. Mówisz, że tam zbaczasz czasami z tematu. Tak, ale wiesz co, powiem ci, Czarek, że dla mnie było niewiarygodne, bo właśnie i to było zderzenie z tą twoją taką szczerością. Ja pamiętam, jak zagrałem premierę i Czarek mnie minął, ja taki, wiesz, i wzruszony, zdenerwowany, spocony i Czarek mnie mija z taką matową twarzą. Nie, no to było twoje najgorsze przedstawienie. Tak ci powiedziałem? Tak, ja pamiętam, ale wiesz, że... Ale dobrze ci to zrobiło, bo grasz do dzisiaj. Nie, to prawda. Nie, to prawda, ale mówię, ale powiedz, da się zrobić w ogóle... Co można zrobić z takim, no bo wiesz, bo na przykład Miśka Koterski to też ktoś taki właściwie, prawda? Czyli no taki... No nie... No słuchaj, jeżeli ten ktoś, czyli amator, jest autentyczny w tym, co mówi... Właśnie. No to się zawsze sprzedaje i to, znaczy sprzedaje w tym dobrym tego słowa znaczeniu. A jak nie daj Boże zacznie za bardzo grać, to... Właśnie, a jak za bardzo grać, ale wiesz co, niech gra, tylko niech to będzie prawdziwe. To musi być prawdziwe. Publiczność musi uwierzyć w tę historię, którą opowiadasz. Jeżeli twoje oko jest prawdziwe, to znaczy, że ty też jesteś prawdziwy i wierzysz w to, co mówisz. Wierzysz. No tak, rozumiem. To jest bardzo istotne. Czyli najgorzej, bo wiesz, to chyba najgorsi to są tacy, którym tak jakby już ta palma, wiesz, może i nagle poczują, że grają. I to jest chyba ten moment, kiedy... Wiesz co, wracając do śmiesznych aktorów, rozumiesz, ja nie wierzę aktorom, którzy komediowym, szczególnie komediowym, którzy w bufecie są też śmieszni. Rozumiesz? Oni się nie zmieniają. Znaczy na scenie są śmieszni, mniej według mnie, i w bufecie też są śmieszni bardziej przeważnie. No tak. I to jest masakra. I co między bufetem a sceną, no jest to tych 100 metrów. Co tam znika? Dlaczego tak jest, że właśnie niektórzy... Co znika? Nie wiem, co znika. No, ale co? Albo co się pojawia? Może pojawia się trema, pojawia się nagle... Znaczy, według mnie to nie jest prawdziwe uprawianie zawodu. Znaczy, to nie jest stwarzanie właśnie świata, postaci, wykreowanie kogoś innego na scenie i tak dalej, tylko granie siebie. Siebie. No tak. No ty możesz być śmieszny w życiu, bo ty nie jesteś aktorem takim prawdziwym, to możesz być śmieszny w życiu, śmieszny na scenie. To ja to rozumiem. Natomiast jak aktor, który powinien stwarzać, kreować nowe postaci, wymyślać te nowe postaci, działać na wyobraźnię swoją i publiczności. Jest w bufecie śmieszny i na scenie śmieszny, to mnie to w ogóle nie interesuje. Czarek, słuchaj, ja chciałem porozmawiać o twojej odskoczni, mianowicie o twoim domku, o twojej działce i... jak wszystko rzucasz, jedziesz tam i wsiadasz na ten traktorek, bo ja ciebie widziałem na tym traktorku, który kosi trawę, to co wtedy czujesz, że to jest... To jest moja emerytura. To jest moja... Uwielbiam jeździć na traktorku i kosić trawę i ją zbierać i grabić i tak dalej, i tak dalej. Ale najbardziej... No, ja to mam chyba po moim ojcu, wiesz, bo on był takim działkowcem. Tak. Całe życie on miał taką działkę. Ja nienawidziłem tej działki. A czyli taka malutka działka pośród innych działek? Działka taka pracownica, wiesz, takie są pracownicze działki takie, tam 200 metrów czy 300 metrów kwadratowych, no takie coś. Tak. I ja tam musiałem zbierać agrest, wiesz, porzeczki, no okropne to było. Czyli to była dla siebie taka pańszczyzna, tak? Tak, bo mama albo ojciec mi mówili, idź tam nazbieraj agrestu, bo już usypuje się. Usypuje się agres, idź zbieraj. I byłem taki pokłuty i porzeczki, i jabłka trzeba nazrywać, bo, ale tylko te spady zbieraj, bo do tego. Natomiast, wiesz, miałem pojęcie o tym, co to jest działka i że trzeba skopać, rozumiesz, nawieść obornik i posadzić, i jak posadzić, i żeby to wydało. I teraz na stare lata, no ja wprawdzie nie mam na moich Mazurach jeszcze takiej działki, bo nie mam czasu, żeby się jeszcze tym zajmować tak do końca, ale lubię tam jeździć i kosić trawę i tam coś sadzić. Czarek, to ty na emeryturze, to ty będziesz w ogóle nożyczkami tą trawę, tak wiesz, docinał, wiesz, tak... Być może. Słuchaj, bo ty wszystko lepiej wiesz, mi się bardzo podoba, że Czarek, no to jest trochę taka prywatna, ale trochę też opada o Czarku, mianowicie poprosił mnie o rozpalenie ogniska, jako harcerz. Powiedziałem, słuchaj, no wiem jak rozpalić ognisko, zacząłem rozpalać, przy czym po sekundzie już był przy mnie Czarek i mówił jak rozpalać to ognisko. Ja mówię, Czarek, ale posłuchaj. On się chwalił, proszę państwa, że jedną zapałką, że on harcerze tak, go nauczyli. Ale to nie tak, tutaj tak układasz. Ja mówię, Czarek, dobra, to ja mam rozpalić, no dobra, rozpalaj, ale ty to robisz źle. Tu trzeba tak i już był... Rozpaliło się? Rozpaliło się. No, rozpaliło się. No. Ale polałeś się benzyną. To nie benzyną nie. No może nie, ale oczywiście nie, lepiej wiedziałeś. No nie. No. Tak, czasami jestem taki bezczelny w stosunku do gości, wiesz, że ja wiem lepiej. Ale nie, to Kasia mnie wtedy bardzo ściągać na ziemię. A wobec żony też zachowujesz? Tak jesteś czasami, że wiesz lepiej? Tak. Przykra pauza. I dlatego co roku piszą, że się rozwodzicie, tak? O, to jest dobry temat. Ale tak, lubisz to? Czy lubię? To teraz mnie to już lata nie, koło ale, tego. Ale no natomiast nie, bo to jeszcze wcześniej, bo to już od lat piszą, że jak moje dzieci były młodsze, to tak czytały, wiesz, że my się rozwodzimy i mojej mamie było przykro. Wiesz, bo ona u fryzjera dostawała te gazety kolorowe zawsze i pani Jadzia mówiła, pani Halinko, pani widzi? Synek się rozwodzi. I ona zawsze dzwoniła do mnie i mówi tak, jak to? To wy się rozwodzicie? A ja mówię, mamo, widzieliśmy się tydzień temu, wyglądaliśmy na pokłócone małżeństwo, które się rozwodzi? No nie, no to ja mówię, no to nie. To się nie rozumie. Ale skąd to się wzięło? Oni mogą tak pisać? No nie wiem, skąd się wzięło. No widocznie kiedyś nam zrobiono z Kasią zdjęcie, że tak byliśmy odwróceni. To jest 15 lat temu może. Tak odwróceni od siebie. Nie wiem, jakieś gdzieś na... I chyba wysnuto wniosek, że my coś się psuje w naszym małżeństwie. Psuje ale słuchajcie, teraz uwaga, prawda jest taka, że ja wyrazy widziałem, że byli odwróceni, ale w tym właściwym kierunku, czyli do siebie. Tak. Z ręką, z ręką. Z ręką. I wiesz co, więc co roku, jak jest lato, w sierpniu, jak jest nasza rocznica ślubu, to właśnie czekamy z Kasią, w której to gazecie, czy tam portalu. To się zawsze pojawia? Co roku jest. Co roku sprawdź to sobie. I teraz reaguje? No śmieszy nas to potwornie, no co ty. Czasami dementujemy, czasami ktoś na przykład, wiesz, wkłada do sieci jakieś nasze zdjęcie wspólne i mówi, o, tak się rozwodzą. Takie w pocałunku na przykład. A, okej, dobrze. Czyli powinniście dużo takich dementujących zdjęć właśnie sobie wykonywać. Można taką sesję za każdym razem, co roku, wiesz. No tak, żeby tak. To mamy na dementi na 2024, to mamy na 2026. Słuchaj, Czarek, wziąłeś udział w akcji Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości. Tak. I dlaczego? Bo ja uważam, że to jest bardzo poważny temat. Jeżeli mnie poproszono, żebym dał twarz i nazwisko do tej akcji, to się zgodziłem, bo no, swego czasu też miałem, znaczy cały czas mam ten problem otyłości, mimo wszystko ty nic nie wiesz na ten temat. Natomiast ja mam, to jest bardzo poważna choroba i ludzie, którzy z tym żyją, nie wiedzą, no tak najprościej mówiąc, do kogo się zgłosić, jak rozmawiać o otyłości i co z tym robić. Więc uważam, że należy to robić, należy rozmawiać o otyłości szczerze, właśnie z lekarzami. A jak tylko ktoś napisze mi, że lekarz go olał w takiej rozmowie, to należy tego lekarza zwolnić z pracy i to na zbity pysk wyrzucić. A ciebie spotykały jakieś przykre historie? Nie, mnie nie, ale słyszałem tak. Nie, mnie nie, nigdy. To spot, który jest nagrany do tej akcji, no jest właśnie taki, wiesz, no smutny, ponieważ ludzie opowiadają o swoich, wiesz, no... Tak, bo to jest bardzo poważna sprawa, natomiast no, ja zachęcam wszystkich, którzy mają z tym problem, do naprawdę podniesienia głowy bardzo wysoko i żądania od wszystkich dookoła pomocy. A ty miałeś jakiś swój sposób, wiesz, no bo przecież kiedyś... Schudłem. No właśnie. No i że miałem jakiś sposób? Nie, wiesz, bo okazało się, że tyje się od jedzenia. No wiadomo, no tak. Co ty powiesz? No. Wiesz, ja tak schudłem. Nie, naprawdę. Czyli znaczy, wiesz, co, motywacja była też gigantyczna u mnie, potworna była motywacja. Poprzez jedzenie schudłeś, tak? Nie, poprzez niejedzenie schudłem. Dobra, albo jedzenie od pewnej rzeczy. Poprzez niejedzenie schudłem. Ale wiesz co, ja miałem motywację też bardzo, co jest najistotniejsze. Ta motywacja jest najistotniejsza, bo wtedy jest łatwiej. Wiesz, ja wiedziałem, że po miodowych latach ja muszę trochę jako aktor zmienić warunki, no, żeby coś, żebym ja się nie kojarzył tylko z tym grubym Karolem Krawczykiem i tak dalej. A właśnie, kiedy wrócą miodowe lata? Po Ranczu. Tak. Po Ranczu. Dobra. I rzeczywiście wtedy schudłem, wiesz, to mi zajęło pół roku. Tak, pół roku. To dość szybko. Znaczy w sumie 30 kilo schudłem w 3 lata, ale pół roku było takie trudne, pierwsze. Ja po prostu przestałem jeść dużo. I okazało się, że można mniej jeść i też funkcjonować dobrze. To było najzdrowsze takie chudnięcie, ale też bardzo dużo pracowałem. Bo ty jesteś typem, prawda, że sport czy... Nie, o nie, ja brzydzę się sportem. Aż tak? Brzydzę się sportem. A próbowałeś kiedyś na przykład biegać? Tak. I szybko mi to zbrzydło. Ale lubię jeździć na rowerze. I na przykład pływać też lubię, chociaż nie jestem jakimś wybitnym pływakiem i nie przepłynę 2 kilometrów, ale jak tam, wiesz, w jeziorze swoim pływam czasami. Ale też najbardziej lubię rower. I rzeczywiście rowerem jeżdżę. Że wiesz, na rowerze to się tak... Co nie, właśnie niektórzy twierdzą, że z moją nadwagą i wiesz, takimi lepsze, problemami z kolanami, czasami coś tam. Ludzie otyli mają taki problem, jakieś te stany zwyrodnieniowe kolan, to wszyscy to mają. To lekarz mi powiedział, najlepiej, proszę pana, to jest rower i pływanie. Dla takich ludzi. Rower i pływanie. No więc ja rzeczywiście rower mam i mam tu w Warszawie w domu rower i na Mazurach i tam sobie jeżdżę. Ale generalnie, no nie, bo ja uważam, że to nie trzeba tylko uprawiać sportu, żeby schudnąć. No nie. Nawet kiedyś miałem taką przygodę, wiesz, swego czasu, wtedy jak tak chudłem, pomyślałem sobie, dobra, zapiszę się na siłownię. No i chodziłem na te siłownie 3 razy w tygodniu, jak idiota po prostu. I no zacząłem tyć. Ale uważaj, bo zacząłem tyć. I tego nabierałeś trenera, masy, bo na razie ma... Otóż to. I tego trenera zapytałem, mówię, proszę pana, ja mniej jem, znacznie mniej jem. Chodzę 3 razy w tygodniu na siłownię, wyciskam te kilogramy, ale ja, wie pan, tyję. No bo ten brzuszek do góry on idzie, wiesz co, chodzi i tu zaczyna. Nie wiem, gdzie on szedł, no wszerz bardziej szedł chyba. No tak. A on powiedział, no nie, wie pan, bo panu się zwiększyła masa mięśniowa. Że wcale ten tłum, znaczy jakby pan był konsekwentny i tak ćwiczył przez rok, to potem by się zamieniło. To by się zamieniło, że wyparłby ten tłuszcz. Więc ja powiedziałem, to ja chromolę taką siłownię, nie będę na nią chodził. Uważaj teraz, jak przestałem chodzić na siłownię, to schudłem. Poczekaj, czyli jakbyś bardzo długo na nią chodził? No około 2 lat. To wiesz, to wtedy rzeczywiście może bym tam się zamienił w takiego mięśniaka. Pudziana, tak. W pudziana bym się zamienił. Ale nie chciałem się w pudziana zamienić, ja tylko chciałem tak trochę schudnąć, wiesz. No tak. Nie chciałem tak całkiem zmienić warunków, bo to jest też niezdrowe według mnie. Znaczy jak taki duży grubas tak potwornie schudnie, na przykład 100 kg, to nie jest takie do końca zdrowe. No, trudno ludzie po 130, a ty najwięcej ile w swoim życiu? 30. 30 kg. Ja 30 schudłem, tak. No to bardzo dużo. Ale wiesz, i trudno mi teraz, coraz trudniej mi to utrzymać, no bo tam lekarze tłumaczą, że to tam, wiesz, wiek i tam ten metabolizm, tam się zmienia wszystko i tak dalej. No więc generalnie uważam na jedzenie, znaczy zwracam uwagę na jakość tego jedzenia coraz bardziej. Słuchaj, Czarek, twoja córka Zuzia była na oddziale covidowym. Co ci opowiadała? Przedstawiłeś zresztą jako swoją bohaterkę. Smutne opowieści są, wiesz? To nie wiem, czy to powinniśmy mówić. To są potwornie smutne opowieści, bo rzeczywiście... wiesz, ale chodzi mi o to, że rzadko kogo ma się, wiesz, w rodzinie, no to nie wszyscy mają, wiesz, kogoś, kto był na pierwszej linii frontu, jest, wiesz, i... No wiesz, najbardziej przykre były te opowieści, jak ona żegnała tych ludzi. Naprawdę żegnała. Wiesz, oni umierali za chwilę. Młoda, wiesz, no i oni otrzymali za rękę. Wiesz, no. Kompletnie niegotowa na to, od razu wiesz, taki strzał. No tak, no ale no wiesz, z jednej strony była chciała pomóc tym ludziom jak mogła, z drugiej strony wiedziała, że jak już się podłącza pod respirator, to już jest koniec i no, w 95% tak, to już był koniec. I oni patrzyli jej w oczy, jak umierali. No wiesz, to były straszne jej opowieści, wiesz, no ale przeżyła to podejrzewam, że te doświadczenia zostaną jej do końca życia. Bo tu nawet wiesz, nie ma, wiesz, jak pomóc, nie ma tak jak ona wiesz, przykładała telefon. Psycholog kadry albo wiesz, skoczków narciarskich, tylko oni są sami z tym. Wiesz, wielu młodych, zaczynających swoją ścieżkę, no tak jak twoja córka, prawda? Ona wykręcała numer do rodzin, żeby oni się żegnali. To głównie polegało na żegnaniu tych ludzi. No, oni się żegnali z życiem. To była największa trauma. Oczywiście zdarzały się też wyleczenia. Tak, one były rzadkie mimo wszystko. Ale zdarzały się i to był jej, tam to sztab lekarzy pracował i pielęgniarek. Natomiast no, to były jakieś ich zwycięstwa. Natomiast generalnie to polegało w tej pierwszej pandemii na żegnaniu tych ludzi. Ale wiesz, dzisiaj jestem też przerażony. Kurczę, jeżeli codziennie umiera 700 osób, no to sobie w samym grudniu umarło prawie 20 tysięcy ludzi. Tak. Trochę się boję, wracam do emerytury. Kto będzie płacił na moją emeryturę? Dlatego ja muszę jeszcze 10 lat pracować bardzo intensywnie. Szymon. Musisz się, czyli wiesz, bo to z jednej strony to śmieszne, ale z drugiej strony potwornie smutne. Tak, ja. 700 osób dziennie umiera? Ty sobie wyobrażasz? Tak. I to są tylko z COVID-em, a umierają też ludzie na co inne. Na raki, jakieś tam serca, zawały i tak dalej. A co, próbowałeś jakoś, co ona z tobą rozmawiała? Na przykład, ty, co można było jej powiedzieć, wiesz? No, nic, kompletnie. Ona musiała sobie sama z tym radzić, niestety. Wiesz, tam, zdaje się, był tam psycholog na oddziale u nich. Był. I wiem, że ordynator tego oddziału zadbał o to. Tak, taki specjalny dla pielęgniarek i lekarzy. Tam były rozmowy. Wiesz, no, oczywiście, że pracownicy służby zdrowia prawdopodobnie są mimo wszystko gdzieś tam uodpornieni. Ci starsi. No Zuzia nie była, bo to był jej pierwszy rok pracy, wiesz, jako lekarz. No ale no jakoś to przeszło. No właśnie, to jest jeszcze takie, wiesz, rzucenie na szeroką wodę dla kogoś, wiesz, młodego. Ale wiesz, nie było też lekarzy, nie było pielęgniarek. Trzeba było, wiesz, tych najmłodszych lekarzy rzucać na tą pierwszą, tą pierwszą linię frontu. Czarek, słuchaj, to teraz dla rozluźnienia, bo temat nam się wkradł trudny. Wiesz, będą taki bieg przez płotki, czyli pytania dziwne. O kurde. Dasz radę? Napij się wody. Już się napiłem. Uwaga. Dawaj. Dlaczego klej nie przykleja się do środka tubki? Nie wiem. Ale jest to ciekawe, prawda? Tak. Dobra. Najgrubsza książka, którą przeczytałeś? Łaskawe. Czytałeś to? Nie, ale wiesz co, mam ją w domu i ona jest taka duża. No, a Jakubowe przeczytałeś? Słuchaj, nie dałem rady. Ja też. Opisy mnie zamęczyły. Ja też. Cicho, nie możemy się przyznawać, bo wiesz, bo no, Gliński usłyszy i się będzie cieszył. A, wiesz, bo nie tylko on, Tokarczyk, tak. Dobra, no, tak. Dobra, co można zrobić z książką oprócz czytania? Żeby okno się nie otwierało i że szyba się nie zbiła. Z czego znane jest twoje rodzinne miasto? Z zakładów chemicznych Rokita. Proszę bardzo, gdybyś mógł teleportować się teraz w dowolne miejsce na ziemi, to gdzie? Do Rzymu. Dlaczego akurat tam? Bo ja lubię Rzym i lubię w ogóle Włochy. Lubię Włochy. Ja bym we Włoszech mógł mieszkać. Rzym, tak? Rzym uwielbiam. Byłem tam wielokrotnie, już znam ten Rzym bardzo dobrze i lubię tam przebywać. Wszystko, co we Włoszech jest, mi się podoba. Wszystko. Od architektury... Ojciec Chrzestny, który nie jest, znaczy no z Włoch, ale jest amerykańską opowieścią. No ale z Włoch. Ale z Włoch. Na Sycylii się narodził. No też go lubię. No, we Włoszech mi się podoba wszystko. Więc jeżeli miałbym gdziekolwiek mieszkać, chociaż nie zanosi się na to, bo pewnie skończę na Mazurach u siebie, to bym mieszkał we Włoszech. W Rzymie. Ale no wyobrażasz sobie siebie między oliwkami jadącego tym swoim traktorkiem do i zbierającego te oliwki. I zbierającego oliwki. Tak. I wiedzącego, jak rozpalić ognisko. Tak, Zuzia moja miała takiego kolegę, nie wiem, czy bliskiego, czy dalszego. Nie, chyba, no nieważne. Greka, wiesz, i on zaprosił ją kiedyś tam do Grecji, bo jego rodzice mieli gigantyczną plantację oliwek. Ojej, no żeż to tak, powinno być kontynuowane. No właśnie, ale nie jest. I powiedziała, że była obejrzeć, wiesz, jak to się zbiera, tam jak te oliwę się wyciska i to były świetne opowieści. To ja mógłbym tak mieszkać. Mógłbyś być, no właśnie. I zawsze, ty byś zawsze był ten lepiej wiedzącym, jak to oliwę. No bo szefem jednak, prawda? I jakbym ja przyjechał do ciebie i powiedział, słuchaj, tutaj to drzewko. To ja bym powiedział, nie wtrącaj się, co? Nie, bo ja trzeba inaczej zbierać. Że ty sam byś mnie zaprosił, to jakbyś mógł, po czym ja zaczynam, to nie, to nie tak się robi. To tak. Na jaką odległość rzuciłbyś mandarynką? 74 metry. No tak myślałem. Prysznic czy wanna? Prysznic zdecydowanie. Tak? Dlaczego? Nie wiem. Mój znajomy mówi, że w wannie czuje się, jakby był w talerzu z zupą, że taki jakby ugotowany, jakby był jakimś kartoflem, coś takiego. Nie wiem, czy prysznic wynika z braku czasu, czy... No nieważne, zapytałeś, to ci odpowiedziałem. Uwaga, ulubione drzewo. Jabłoń. Lepiej, żeby ludzie mieli 3 metry wzrostu, czy pół metra? Pół metra. Dlaczego? Nie wiem, ale no, wiesz, z wysokimi to się trudno rozmawia, coś wiesz na ten temat. Uwaga, kogo widzisz w lustrze? No, siebie, nie, ja nie mam jakiejś, no siebie, no. Było bardzo słonecznie, miodowo i, a w ogóle tak, słuchaj, co z tym ranczem? Niezręcznie o tym mówić. Słuchaj, a ty widziałeś Ranczo kiedykolwiek? No pewnie, że widziałem. A tak. Chciałbyś, żeby wróciło? Poważnie cię pytam teraz. A pamiętasz, jak się skończyło Ranczo? Właśnie nie pamiętam, jakby, bo ja wiesz... Ja zostałem prezydentem no tego tak, kraju. No to rewelacja, no to... No rewelacja. Idźmy w to. No nie, czyli... ale właśnie... Wiesz co, Ranczo się skończyło w 2015 tak. roku. No wiesz, co się wydarzyło w tym kraju w 2015 roku. I teraz... pisanie jak, historii dalej tym, tak. Nie wiadomo przez kogo, no bo Andrzej Grębowicz, no wiem, świetny no geniusz po prostu nie żyje, więc i nikt tak podejrzewam nie napisze jak on. No nie ma sensu, no nie ma sensu, już tyle razy o tym mówiłem, ja uważam, że nie. Natomiast jeżeli rzeczywiście powstanie taki pomysł, bo jest scenariusz napisany filmu fabularnego, no to może tam, no to zagram, tak. Bo jestem to wszystkim winien. Natomiast ja nie jestem fanem tego pomysłu. No. Dzięki. Czarek, słuchaj, dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Radio ZET.